Wtorek, 32 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa mamy dosyć dużo takich konkretnych wskazań, moralnych wskazań, jak się ludzie mają zachowywać. Pisze święty Paweł, żeby Tytus głosił to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Więc domyślamy się, że chodzi o nauczanie, ale może też po prostu o te normy czy o te zasady, o których za chwilę powie. Starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, powinny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne. Młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani, we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. Oczywiście to, że własne postępowanie jest ważne, że zdrowa nauka ważna jest, to wszystko są rzeczy najbardziej istotne. Ale zwróćmy uwagę na taki mały szczegół, na to, że tak naprawdę tu jest dużo takich wezwań moralnych. Rób tak, starsze kobiety powinny się nie upijać, mężczyźni powinni robić tak, młodzieńcy tak. My często narzekamy w Kościele, że księża moralizują, że mówią nam, jak mamy żyć. I rzeczywiście jest bardzo niedobrze, jeżeli się tylko moralizuje, ale moralność jest absolutnie związana z wiarą. No nie da się. Nie da się mówić o Panu Bogu, o miłości bez moralności. Tak jak w domu, no. Nie da się mówić tylko o miłości, mówić, że Cię kocham bez robienia czegokolwiek. No, w pewnym momencie ktoś musi wynieść śmieci, ktoś musi pozamiatać, ktoś musi zrobić obiad, zawieźć dziecko do przedszkola, przywieźć z powrotem, musi zapłacić podatek. To są konkretne, można powiedzieć, postępowania, czyny. Jeżeli o tym często rozmawiacie w domu, to czy to znaczy, że jesteście, że zwracacie uwagę tylko na sprawy moralne, że za mało mówicie o miłości? Nie, po prostu to jest życie. Życie to jest postępowanie, życie to są uczynki, życie to też jest moralność. Wiara prawdziwa opiera się na tym, że ona wychodzi z relacji z Jezusem, z więzi osobistej, z miłości, ale tak naprawdę prowadzi do czynów, prowadzi do konkretnego postępowania. Jak nie ma konkretnego postępowania, to nie ma wiary, to nie ma miłości. Trudno powiedzieć, że ktoś nic nie robi, leży w domu i mówi: kocham Cię, od 20 lat powtarzam Cię, kocham Cię i to Ci powinno wystarczyć. Nie. Prawdziwa miłość, prawdziwa wiara, ona się wyraża w uczynkach, wyraża się w moralności. Psalmista zaczyna od słowa, które chyba jest najlepszym zdaniem, jakie można powiedzieć w tym trudnym czasie. Jak tak martwimy się o ludzi, o sytuację, jak coraz częściej słyszymy o naprawdę takich rzeczach w Kościele, które nie powinny być i żal nam tych ludzi, którzy zostali skrzywdzeni, to tak naprawdę człowiek może się zastanawiać, co można zrobić. I psalmista mówi prosto: miej ufność w Panu i czyń to, co dobre. Zaufaj Panu Bogu i rób to, co jest dobre. To jest niesamowite, niesamowite nie tylko dlatego, że pisze, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie, ale to jest najbardziej pewna droga w tym wszystkim. Zaufajmy Panu Bogu. On jest na tym świecie. On jest jeszcze ponad tym wszystkim. I Ty staraj się, rób to, co dobre. Staraj się robić to, co dobre, bo jeśli będzie zaufanie do Pana Boga, że On poprowadzi Kościół, że On poprowadzi też ludzi, którzy zostali skrzywdzeni, że On w tym wszystkim jakoś po prostu jest i ciągle może pomóc. Jeżeli my będziemy się starać robić dobro, każdy ze swojej strony, to zrobimy najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Bóg nie przestał istnieć na świecie. Dobro nie przestało istnieć. Od nas zależy, czy będziemy Bogu ufać. I od nas zależy, czy będziemy czynić dobro, czy będziemy czynić zło. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, mówi o takim ciekawym porównaniu Jezusa. Jezus mówi: kto z was, mając sługę, gdy wróci z pola, mówi: pójdź zaraz i siądź do stołu. Czyż nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerze? Że jest to normalne, że mówimy do sług, żeby przygotowali wieczerze, żeby zrobili to czy tamto. Że raczej nie okazuje wdzięczności temu słudzy. I za chwilę mówi: tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Jest w tym zdaniu jakaś taka zachęta dla mnie do pokory, do tego, żebym
nie oczekiwał wdzięczności, żebym nie oczekiwał sukcesów, żebym nie oczekiwał tego, że mnie mają jakoś chwalić, bo jestem sługą. Jestem od tego, żeby zrobić to, co chce Pan Bóg i chcę zrobić to, co chce Pan Bóg. A jeśli zrobiłem, to już samo to zrobienie jest wystarczającą nagrodą. Nieraz jesteśmy tacy, że wydaje się nam, że zasłużyliśmy przecież tyle lat służby, ja powinienem mieć wdzięczność. Tyle lat pracy i powinienem mieć zrozumienie. Tyle lat bycia przy Panu Bogu i powinniście mnie inaczej traktować. Nie, jesteśmy sługami nieużytecznymi. I tak naprawdę to, co trzeba zrobić, zrobiliśmy, a już resztę zależy od kogoś innego, bo to nie my jesteśmy panami. Jak byłoby pięknie, gdybyśmy w życiu tak żyli, żeby po prostu ludzie zrozumieli, że to Jezus jest Panem. Nie my celebrytami, czy nie my ludźmi autorytetami. Żeby ludzie zrozumieli, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że jedynym, prawdziwym, największym i nigdy niezawodnym autorytetem jest Jezus Chrystus. A dopóki On jest i żyje, to Kościół będzie istniał. I dopóki On jest i żyje, to zawsze będą ludzie, którzy się będą w Nim, przez Niego i dla Niego uświęcać. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.